Wycinanie drzew zawsze budzi wiele emocji i często napotyka na opór społeczny. Niektórzy bowiem w tak realizowanych działaniach widzą zagrożenie dla dobrostanu lasu. Inaczej na to patrzą leśnicy. To standardowe procedury w zakresie zagospodarowania lasu, polegające na przebudowie drzewostanu. W lesie w Rudzicy wycinane są powierzchnie 20-40-arowe, ale w tym miejscu pojawią się nowe nasadzenia, tłumaczy Grzegorz Bąk z Nadleśnictwa Konin. Sosna zostanie zastąpiona dębem. Chciałbym Państwa zainteresować tematem wycinania lasów w okolicach Konina. W ostatnich latach, jeżdżąc na rowerze, zauważyłem nasilenie wycinania lasów w okolicach Rudzicy. Ten proces trwa przez okrągły rok. Na moje pytanie skierowane do Dyrekcji Lasów Państwowych otrzymałem odpowiedź, że są to drzewa chore. Proszę udać się z kamerą w kierunku Rudzicy i dalej ścieżką polną w las i zrobić reportaż o tym, co się tam dzieje. Może uda się uratować choć część pięknych drzew, by pozostawić je dzieciom i wnukom. Zdaję sobie sprawę, że to nie jest temat lokalny, a przede wszystkim to polityka rządu, ale może ktoś znajdzie się odważny i podejmie temat. Pozdrawiam serdecznie. Nam chodzi o to, żeby szybko uprzątnąć powierzchnię, żeby drewno stamtąd wyjechało, żebyśmy przygotowali glebę, czyli zrobili orkę i na wiosnę, żebyśmy mogli odnawiać. No bo gleba przed odnowieniem musi być przygotowana i to musi być jak najszybciej odnowione. Chodzi nam o to, żeby ten drzewostan liściasty, który będziemy sadzić, te drzewka, żeby one jak najszybciej rosły, bo ta starsza sosna, która zostanie na tej powierzchni, może nie doczekać jakby tego kolejnego cięcia i odnowienia. Dlatego staramy się jak najszybciej wyprzedzać te cięcia. Działania w tym obszarze prowadzone są na podstawie planu urządzenia lasu. To podstawowy dokument gospodarki leśnej opracowywany dla lasów państwowych, który sporządzany jest raz na 10 lat. Podlega on konsultacjom i ostatecznie zostaje zatwierdzony przez stronę rządową, czyli ministra klimatu i środowiska. Biuro Urządzenia Lasu to jest firma niezależna, która składa się z ekspertów, którzy prowadzą przez 2-3 lata inwentaryzację drzewostanu i na podstawie tej inwentaryzacji określają to, co my mamy wykonać przez najbliższe 10 lat. Ten plan podlega konsultacjom społecznym. Oczywiście każdy może się wypowiedzieć. Również Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w tym bierze udział. Zakład Ochrony Lasu. Także to jest taki skomplikowany dokument, stworzony z iluś tam różnych jednostek, które się znają na lesie. Ustalenia w nim zawarte są jednak umowne. W razie suszy czy innych klęsk żywiołowych dokument może zostać zmodyfikowany. O to, aby nie dochodziło do niszczenia gospodarki leśnej, walczy grupa Lasy i Obywatele. Na początku listopada rząd przyjął projekt ustawy o ochronie przyrody i o lasach. Nowe przepisy dotyczą dobrych praktyk w gospodarce leśnej. Mowa m.in. o zakazie całkowitej wycinki drzew rosnących w bezpośredniej bliskości rzek i jezior oraz zapewnieniu ochrony chronionym gatunkom zwierząt. Jest to związane z dostosowaniem polskiego prawa do przepisów Unii Europejskiej.